Jednak marzenia się spełniają. Święty Mikołaj wysłuchał mojej prośby. Wyobraźcie sobie, że mam dom, swoich ludzi, którzy mnie głaskają, pieszczą i chodzą ze mną na spacery. I jestem tylko ich. Nie wiem jak wy, ale ja tegoroczne święta spędzę z moją własną rodziną. Co pięknego może spotkać starą matkę na święta? Spełnienie jej największego marzenia. Kochający, cierpliwy dom dla jej córki. Moja mała, wylękniona Nika ma swojego człowieka. Cudowną i ciepłą panią. Jej życie się odmieniło. Dostała imię Mika, bo to prezent od świętego Mikołaja. Zarówno dla niej, jak i dla jej nowej rodziny. A jeśli mowa o cudach, to wyobraźcie sobie, kochani, że ja też mam swój dom. Hurra! I cudowną panią. Marzenia się spełniają i ja jak nikt inny czuję magię świąt. Dobro zwycięża. Wesołych świąt! Wiecie co? Dobra, nie pytam, tylko powiem. Ja, Misiu, z łańcucha ściągniętym będę mieszkał w domu, z ludźmi. Zawsze człowiek kojarzy mi się z łańcuchem i niedobrym traktowaniem nas, psów. A teraz będę miał ludzką rodzinę. Nieprawdopodobne! Jak trafiłem do schroniska w Wielogłowach, to myślałem, że wygrałem los na loterii. A teraz myślę, że jestem miliarderem. Tyle miłości mam do przekazania. By tutaj wziąć ze sobą. Moje zabawki, kocyk, moją ukochaną obrożę i smycz. Może kilka misek i poduszkę i kołderkę, by podróż była wygodna. Zapytam też ciocię Beatkę, czy ze mną nie pojedzie, bo tak strasznie ją lubię i przywiązałem się do niej. Zrezygnowałem z fuchy renifera u świętego Mikołaja, bo mam dom! Hura! Jupi! Jadę na Boże Narodzenie do ciepłego domku, do rodziny mojej własnej bąbelkowej. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and Happy New Year! Rodzino, przybywam! Największe marzenia Jacka, Bąbelka, Mary, Matki, Miki, Misia, Piksela spełniły się, mają swoje domki i kochających ludzi. To takie małe cuda świąteczne, ale liczymy, że pozostałe pieski też następne święta spędzą ze swoimi rodzinami, a nie za schroniskowymi kratami. One nadal polecają się do adopcji.
ze schroniska w Wielogłowach pragnę podziękować wszystkim osobom, które okazywały nam wsparcie finansowe i rzeczowe przez cały rok i dostarczały przepyszną, mokrą i suchą karmę. W sumie to bym jeszcze coś zjadł. Życzymy Wam dużo zdrowia i radości i polecamy się w przyszłym roku. Pamiętajcie, najgrzeczniejsze i najpiękniejsze pieski są u nas, w gminnym schronisku dla psów w Wielogłowach. I każdy z nas czeka na swojego człowieka. Może będziesz nim właśnie ty. Życzymy Wam wesołych świąt i do siego roku! Ciociu Beatko, to ja proszę dla wszystkich psów wigilijną dodatkową michę jedzenia. Ja stawiam